Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i dzisiaj widzimy się w grze Hollow Knight. I cóż, słowami wstępu, w dzisiejszym epizodzie odwiedzamy stare śmieci, na których to też dzisiaj chciałbym przetestować nowego czarma, Wixlash. Bo szczerze, ubrałem go sobie i zobacz, no znacznie szybsze są te ataki. Podoba mnie się, więc tak. Bierzemy, a póki co... Ja powiem szczerze, że się nie przygotowałem. Ale tak, mniejsza. Więc zaczynamy od Dartmouth. W sumie nie pamiętam, co tam zostało do kupienia. Tak. Jest Dartmouth, Forgotten Crossroads. Wiecie co? Do Crossroadsów może najpierw musimy zobaczyć. W sumie... Za ile będziemy mogli kupić te... Nowe przypinki, inne takie sprawy. Więc po prostu... Ej, chwilę, to zawsze tak było? No więc tak, mniejsza z tym, wracając... Musimy zobaczyć po prostu, ile będą te przy... Co tu się stało, dobra? Starczy, tego nie będę nawet gadał niczym innym. Co tu się stało po prostu? Czemu to jest zamknięte? Okej. Okay. Przejście nam zamknęli, źli niedobrzy. No, mniejsza z tym, tak sobie poradzimy, mimo tego, że przejście zamknęli, ale ciekawa sprawa. Dobra, wracając, no więc tak, muszę zobaczyć, ile potrzebuję na tę przypinkę. Ewentualnie, żeby, wiecie, żeby ją zakupić, inne takie rzeczy. W końcu, tak, miejsce na przypinkę bardzo cenne i w sumie na mnie brakuje. O, i okej. O proszę, co będziemy musieli iść chyba naokoło prawie, żeby dostać się do tamtej gościuwy. Dobra, szczerze nie jest to problem, cokolwiek tutaj gra na nas zrzuci. Okej. Okay. Okej, okay, otrzymałem obrażenia w głupi sposób. Ale dobra. Nawet nie przejmuj się tym, że otrzymuję w głupi sposób te obrażenia, bo... Coś powiedziawszy, co nam tu grozi? To jest lokacja, którą znamy. Dokładnie. Więc tak. Mniejsza z tym. O, tramwaj. Gdzie to był jakiś tramwaj? Dobrze pamiętam. Dobra, mniejsza z tym. Po prostu idziemy i szczerze powiedziawszy, na obecny moment stwierdzam, że dobrze zrobiłem, biorąc przyspieszenie ataku. Nawet nie chodzi o z perspektywy, wiecie, tego miejsca, co ogólnie, po prostu tak patrząc, przyspieszone ataki tak ułatwiłem robotę. Po prostu aż szkoda słów. Ale dobra, mniejsza z tym, atakujemy i... Okej, okay, dobra, tego się nie spodziewał. No dobra, spokojnie, damy radę. I tak, jak tutaj już dotrzemy, to... Miejmy nadzieję tylko, że nic się nie stało z naszymi kolegami, tymi, wiecie, tymi grabami, czy jakoś tak. A póki co... Jesteśmy i... O! Możemy wykupić, dobra. Błogosławieństwo? Specjalny przedmiot dla tych, którzy uwielbiają przypinki tak bardzo jak ja. Kiedy będziesz posiadać 40, chętnie ci je sprzedam. Potrzebujesz jeszcze tylko 15. Okej. Okay. Czyli możemy dostać jej błogosławieństwo. Ciekawe, co to jest w ogóle. Nie pisałem, że jakaś super specjalna przypinka, której dziewczynę teraz nie poznamy. Ale mniejsza z tym, jak już tu jesteśmy, to teraz... Jedna przypinka, dobra, kompas. Muszę się przydać, patrząc na to, że trochę świat się pozmieniał. I tak, idziemy po prostu szukać drogi do grabów i zobaczymy, co świat nam pokaże. I tak, jeśli kogoś zastanawia, czemu nagle tak w sumie mówię inaczej trochę niż to miało miejsce zazwyczaj, to jest bardzo prosta. Zaczął się, no, w sumie w momencie, w którym oglądacie, zaczął się rok akademicki. W momencie, kiedy to nagrywam, jeszcze nie. Więc tak, też chwila, zaczął się czy nie zaczął? Już... Nie, chyba się... Dobra, rok akademicki się zaczął, ale jeszcze wykładów nie było. Żadnych zajęć. Cek. Mniejsza z tym. Więc no, po prostu... Muszę zrobić trochę zapasu, chociaż na pierwszy tydzień. Powiedzmy, że nagrywam to dosyć się wcześniej. Nie chciałbym pobudzić wszystkich, którzy są, więc... W domu, więc tak, no. Jakość dźwięku może być trochę inna niż zazwyczaj.
wszystko to za sprawą tego, że no, staram się być w miarę możliwości jak najciszej, więc dobra. O, tu jest stag, do którego nie możemy pójść, chociaż chwila, może od tej strony jesteśmy w stanie to unicestwić? Nie. Trochę głupie, ale dobra, przeżyjemy. Więc tak, z tego też powodu ostrzegam, nie wiem jak długi się okaże ten odcinek, ale... Po prostu... Lepiej, żeby był nawet, powiedzmy, 20 parę minut, niż żeby nie było żadnego. I tak, dlatego też moje emocje mogą być dzisiaj stonowane, czy coś. Tak są większości moich reakcji. Ale tak definitywnie, po tym co tutaj widzę, co... tego quick slasha, czy jakoś tak... Okej, to było nie w porządku. Ale no, zostawiam ze sobą na stałe. Nawet jeśli kosztem mniejszego zasięgu, po prostu tak łatwo... giwać tą bronią, jak można tak szybko machać. Uczyć wrogów po prostu jest dla mnie teraz niegroźne, no patrzcie no. Owszem, pewnie bez tego też bym to nie w stanie osiągnąć, ale z tym jest znacznie łatwiej. Właśnie, przy okazji jeszcze nie sprawdziliśmy tego, ale może warto byłoby podwiedzić jakieś stare lokacje z tym, co mamy teraz nowym. A no już coś nowego w ogóle będziemy mogli odkryć, zebrać, odblokować. Teraz na razie to jest bardzo możliwe, ale... się przekonamy później, bo póki co... Jakoś tu jest, chcę załatwić wszystko, co jest w takich miejscach, a potem, jeśli zostanie czasu, to ten. Po prostu bym poszedł jeszcze raz zawalczyć z tą Hornet, chociaż jako, że jest to taki odcinek, powiedzmy, wyjątkowy, pod tym względem, że tak, no, nagrywano na pewno nietypowej porze, nawet jak na mnie, bo powiedzmy, że nie jest to, jak to mam w zwyczaju czasami robić, bliżej... powiedzmy 8 rano, co tym razem jest bliżej 6 rano. Będziemy mieć więcej szczegółów, więc no. Wyjątkowa sytuacja, mam nadzieję, że to się zbyt często powtarzać nie będzie. Ale no, konieczne. Konieczne, jeśli chcę po prostu zachować ciągłość. I teraz tak. Dostać do tych, jak to się nazywa. Do grabów, to teraz do góry, jeśli się nie mylę. Sam sobie sprawdzałem mapę, więc nie mogę się mylić. Ale tak i... ciekawe, czy by się coś stało, gdybyśmy w ogóle nigdy nie spotkali Kornifera tutaj. Jakimś cudem po prostu. Nie, dobra, pewnie jego mapę byśmy mogli kupić gdzie indziej. A tutaj nic by się nie zmieniło. W sumie takie jest z większością jego rzeczy i... oczywiście te muchy ostatnio widzieliśmy. Też na Koloseum. I właśnie tak, kolejną rzeczą, którą chciałbym też ewentualnie zrobić, jest Koloseum, ale... A jak wspominałem później, prawdopodobnie nie będę ani zwalczał z Hornet, ten Koloseum robił. A w tych minutach wolę mieć swobodę wrażania emocji, jakkolwiek też są dosyć stłumione zazwyczaj. Chociaż oczywiście występują w jakimś tam stopniu. Ale tak, dzisiaj będzie tak... miejmy nadzieję, że dobrze słyszalnie i przyjemne do słuchania i tak, ale... zdecydowanie może być cichsze. Piszę mikrofon, więc tak, wszelkie takie głoski hałaśliwe bardziej będą możliwe, słyszalne. I przede wszystkim, no postaram się, żeby było jak najspokojniejsze, żeby jakieś zmiany intonacji, wielkie emocje czy coś nagle nie pobudziły wszystkich. Zbudzenie kota to akurat nie problem, co prawda. Nie bym wtedy atakowała, ale no. Tak, zbudzenie siostry czy reszty domowników to wielki problem. A dobra, mniejsza. Dobra, dziękuję panie dziadek. Kasy? Bo trochę ich porotowaliśmy ostatnio. Miło. Miło, pominek. Dokładnie tak, jak się spodziewałem. Co za tym idzie, w sumie dużo okazji na to, żeby... jak to się nazywa? Mam dużo okazji, dużo możliwości kupienia czegoś, chociaż... powiem się, że nadal nie starczy mi na ten cały, jak to się nazywało. No wiecie, ten no... no, dostanie tego czegoś od tamtej... tamtej takiej, no, złej, niedobrej. To mi zjadła przypinkę. Już się sprawdzę to, żeby nie było, ale... wydaje mi się, że to nadal za mało, ona żądała więcej. Nosla? Aha, 9000, tak. No cóż... w takim wypadku te 3000 musimy wydać na jakieś inne głupoty, które tu mamy.
że wątpię, żeby to było coś istotnego, chociaż może to być ostatni kawałek maski do kupienia? Myślę, że nie pamiętam nawet. Więc tak. Zanim jednak tam pójdziemy, zobaczymy, czy jeszcze coś do map. Pinki. A te są chyba takie, że można sobie ustawiać, więc nie. I stacje tramwajów. Zdecydowanie to się przyda. Tam tych, jak mówiłem, nie będę brał. Może warto by było, żeby zaznaczyć jakieś miejsce, do którego chcę wrócić, ale mniejsza, pójdźmy po prostu tutaj. Jest sklepikarza, nie ma, za co piwnica jest otwarta. Oczywiście, że skojarzę z tam. Zobaczymy, co tu się w ogóle dzieje. Imponujące miejsce. Nie, wiecie co, nie, nie. Ja się boję, że być jakimś bossem, czy coś z to, hej, wlazłeś do mojej piwnicy, teraz cię zabiję. Ale nie, ja to muszę sprawdzić, Okej. Więc kolejny dołączy do naszej grupy. Mam dla ciebie podarek, wojowniku. Jako sklepikarz muszę przyznać, że rozstawanie się z tym za darmo jest dla mnie dosyć ciężkie. Ale jako wielki mędrzec ostrza muszę docenić twoje umiejętności. Panowałeś 3 sztuki moich pozostałych podopiecznych. Aha. Teraz tradycja wymawia, że teraz, że masz też prawo do tego symbolu. Noś to z dumą, mistrzu ostrza. Będziesz ostatnim, który utrzymuje coś tego typu. Przynajmniej takie odznaczenie. Mama! Odejdź, mistrz ostrzy. Nie mam nic więcej do oddania ci. Nic za darmo, oczywiście. Z chęcią przyjmę twoje geo w wymianie za moje cenne zasoby. Okej. Dobra. Przyjemna rzecz. Tylko muszę przyznać, co z tego, że przyjemna, jak i tak nie pamiętam, co on tam miał jeszcze do kupienia i czyżby tu już był? Nie, nie ma go. Nie wiem, że zaraz sklep stracimy, chociaż może ten standardowy schematik. Dobra, co my tu mamy? No jest Mask Shard, Vessel Fragment, Stalwart Shell, Heavy Blow oraz Sprint Master. Mhm. Zapada się fajnie, jeśli to przyspiesza poruszanie się, to zdecydowanie to chcę. Więc wezmę. To jest tak, fragment tego wesel. Zobaczymy, co z tego w ogóle będzie. O, właśnie, przykład skomputowaliśmy wesela. I co to jest? Więc właśnie Soul Vessel i patrzę, jak to wygląda. Obstawiam, że będziemy mieli dodatkowe fragmenty tych, jak to się nazywa. No, dodatkową duszę gromadzić, ale mniejsza. Kawałek maski. Były to? Może. A, dopiero drugi. Spodziewam się, że jest tego więcej. Dobra. Więc 500. Mhm. Jezu, on jest chciwy. Ale dobra, mniejsza. Weźmiemy wszystko. Nie wiem, jak do końca to ma działać, oczywiście, ale weźmiemy wszystko. Bo, jak mówiłem, może kiedyś z tego fajnie skorzystamy. Ja w takim wypadku żegnaj. Żegnaj, towarzyszu. I cóż. Mam 13 minut nagrania. Muszę przyznać niewiele. Z chęcią bym jeszcze coś tu przyrządził, mówię. Muszę dzisiaj takie spokojniejsze czynności robić niż te wielkie, takie jakieś bossy. Bo jeszcze mi się coś wymsknęło i. No, obudził resztę. Nie chcę mieć po prostu potem robionych morałów i kazań za to, że nie daję im spać. Więc ja po prostu skupmy się na tym, co możemy zrobić w miarę spokojnie. I odwiedzić jeszcze ją, zobaczyć, czy mamy już do odebrania nagrodę, czy jednak brakuje mi trochę. Bo powiem szczerze, już nie pamiętam, ile trzeba. Jeśli brakuje, to poszukamy może gdzieś jakiegoś czegoś jeszcze, a jeśli nie brakuje, to po prostu pójdziemy. O, dzierżący, powróciłeś, pozwól mi zobaczyć. Więc już masz 700. Mhm. Ciekaw mi, czy śniący obserwują cię, jak pracujesz. Nawet stary król. A, ten zamek ich dosyć zdesperowany. Ale bardzo... desperacki, ale bardzo sprytny.
Zastanawiam się, jak długo myśleli, że on wytrzyma. I hold no disdain for them though. Nie jestem pewien, co chodzi. Ale dobra, powiedzmy, że nie trzymam do nich urazu żalu czy tam pogardy. Bo jak... jak historia się rośnie coraz starsze czy coś... No dobra, nie masz mniejsza o tym, nie jestem w stanie powiedzieć co i jak, ale... Znaczy, no wiecie, co chodzi, po prostu się plączę, zresztą czasem wczesny jest. Dobra, weź ten podarek i kontynuuj zbieranie esencji. Kiedy zdobędziesz 900, powróć do mnie z potem i... O, proszę. Kolejny kawałek tego. A, dobra, więc kolejny jest za... 900. No tutaj brakuje akurat dużo. Po co ja to zrobiłem? Nie wiem. Ale mniejsza z tym, zobaczmy, czy w ogóle gdzieś się sugerują jeszcze jakieś miejsca, do których byśmy mogli się udać jakoś takoś. Tutaj w sumie pod stacją i nad stacją jeszcze coś było. To oznacza City of Tears. Chyba. W Lipności są jeszcze miejsca, w których nie byliśmy. Queen Station. A nie, dobra. Wydawało mi się, że tam coś jest, ale... mój błąd to jest tylko i wyłącznie Bok Canyon, do którego po prostu dostępu nie mamy. No cóż. W takim wypadku... No przyznam się, nie mam pomysłu, co teraz zrobić, bo... jakoś takoś... wszystko wydaje się być w miarę zeksplorowane. I w ogóle. Więc... Nie widzę też żadnych grobów. Niczego takiego. Wiecie, w sensie tego miejsca, w którym można walczyć z tymi jakby wspomnieniami. Okaże mi się, że kilku takich zostawiłem jeszcze, ale kto wie, może mam już ich pokonanych. I znowu co zrobimy. A nie, dobra, tutaj nie ma po co iść. Więc tak. W tym momencie na pewno ławeczka, żeby zapisać postęp. Nie, tam nie. I może pozwólcie, że jeszcze... A, nie chciałem tego, bo będę musiał dalej sterowania ze Switcha. Zobaczmy jeszcze raz, gdzie nas wyrzuci. O, już nas prawie do tramwaja. Byśmy mogli łatwo pojechać tutaj i zobaczyć, co tam się koło. Dobra. W takim wypadku to dzisiaj też zrobimy. Widzisz, że za dużo problemów to nie wywoła. O. To jest zaskakujące, że za oknem hałasu się zdarzają. Teraz nawet taki poszedł. Myślałem, że jestem jedyny, który teraz nie śpi. Ale najwidoczniej tak nie jest, więc dajcie chwilę, muszę zamknąć okno, żeby hałasów nie było. Dobra, już ogarnięte, więc teraz tak, tak. I mieliśmy iść wyżej do tramwaja, okej. Okay. Mam nadzieję, że nie będzie problemu, żeby się tam dostać. Nie powinno być. I teraz, kiedy możemy w sumie prawie że latać. No nie ukrywajmy, te podwójne skoki niewiele się różnią od latania. Znaczy, że są jakieś skrzydełka w ogóle. Bo przynajmniej wyglądają jak skrzydełka, bo co to tak naprawdę jest, ciężko mi stwierdzić. Poza tym, że to na pewno jakaś energia, czy coś chociaż. Zawiam sobie coś na kształt piór, więc może naprawdę jakieś takie energie skrzydło podobne, magiczne czy coś. Że najbardziej tak obstawiam, że to jest coś związanego z tą całą duszą, o której tak dużo jest tutaj mówione. Tak, wzywamy przepustkę. I tramwaja przywołujemy, super. I teraz, tak, w tamtym stronę to było. I muzyczka z windy, taka
Halo, tutaj gra. A my sobie jedziemy. Ciekawe w ogóle, że samych możemy to obsługiwać. Z żadnego wcześniejszego przeszkolenia. Ale tak. Jeździmy z trupami. Dziwne też, że nie chciało się nam posprzątać. Czym w sumie naszej postaci, ale mniejsza z tym. Jak tam trochę zwiedziliśmy, ale nie wszystko. Kurwa, w ogóle nie sprawdziłem. Z ten dół to jeśli trochę zwiedziłem, postawiam, że po prostu więcej się nie dało. A, no co chcę, bo to jest takie miejsce. Całe szczęście nie jest aż tak źle, jak mogło się zapowiadać. Więc tak, najpierw tutaj. Dlaczego to nie mogłem wejść w tamte regiony? Stand double. Dobra, tutaj w ogóle przejścia nie mam. Dobra. I już to wyjaśni mi dosyć dosadnie, dlaczego mnie polazłem tutaj. Czemu tam do góry zdecydował się nie iść? Nie wiem. Oczywiście pisałem, że mogą nawet nie znaleźć dojścia do góry, ale... Mam teraz przynajmniej swój cel osobisty na ten moment. Wcześniejsze wejście niestety nie, więc musimy się pośpieszyć. Oczywiście. Nie wyszło. Tak mówię, dzisiaj jestem oazem spokoju. Cek. Nie spodziewajcie się jakichś wrzasków, pisków, emocji. Nie. Dzisiaj będę siedział tutaj tak emocjonalnie i tylko się odzywał w taki sposób. Ale dobra. Może coś tutaj znajdziemy. Jakiś nowy teren. Nie mówcie, że serio tak mam robić. Nie, to ten gry chyba pogrzał. O, nie wierzę. Nie. Po prostu nie. Spróbujemy jeszcze jeden raz, jeśli się nie uda, to na tym zakończę. Natomiast się uda, to będę powiedzieć, że jestem zwycięzcą i jestem dumny ze swojej nielamistej osobowości, bo udało mi się po raz pierwszy nie zlamić. I teraz tak. Tutaj. Tutaj mogę zobaczyć to dojście, ale nie bezpośrednio z wejść. Smutne trochę. Proszę. Jednak było wcześniejsze wejście. Dobra. Okej. Szybko dasz. Tak, tutaj. Okej, jesteśmy. Miejmy nadzieję tylko, że w mądrym miejscu postawimy tego naszego pozostałości, bo jeśli nie, to... No niestety. Będzie kiepsko. Ściucho i to bardzo nawet. Nie z samego początku, serio. To jest trochę brutalne. Więc na to, że jeśli padniemy, to tak. O, nie wierzę. Nie. Też może, wiecie co? Może byłoby w tym przypadku inaczej. Chyba tu, że tam byłoby łatwiej, więc chcę. Jeszcze spróbuję na klawiaturze raz to zrobić. Jeśli się nie uda, to wtedy się już poddam. Chociaż klawiatura wydaje się być prostsza w takich działaniach. Więc że ogólnie jest trudniejsza pewnie, jak to było w grach tego typu.
Ciekawe sprawa, zamiast tutaj tak spadać, mogłem od razu iść tutaj. Ale ja jestem lama i nie ogar, więc tak. Nie, dobrze. Dwa życia mniej na start. Ale okej, spróbuję i tak. Chociaż tak, na klaturze wydaje mi się, że będzie łatwiej. Nie będzie aż tak idealnie, rzecz jasna, po prostu to nie, ale... Na klawidusze łatwiej się gra w takie momenty, moim zdaniem. I dwa razy zlemiłem w tamtym samym miejscu. Nie, coś mówi, że i tak się tutaj... niewiele uda. No, nie wierzę. No nie. Wiecie co, nie. To nie ma szans. Nie ma szans po prostu być sukcesem. No niestety. Dobra. W takim wypadku wiem już, co zrobimy w następnym epizodzie. Ja już ten zakończę. Mamy tak 20 parę minut. Pomału się kończą rzeczy, które mogę robić na spokojnie, bo tutaj już emocje by chciał wziąć górę. Ale niestety tak nie może być. Nie, więc no cóż, to było na tyle. No i dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że taki spokojniejszy odcinek w innym trochę formacie wam się i tak podobał. I cóż, to już naprawdę wszystko, więc do zobaczenia już w kolejnym odcinku za dwa dni. No i trzymajcie się. Hej, hej.